Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jarosław Cymerman, jestem zastępcą dyrektora do spraw programowych w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego, gdzie bardzo serdecznie chciałem przywitać uczestników i gości konferencji Teatr Polski poza granicami, kultura, tożsamość, wspólnota. W imieniu własnym i pani dyrektor Elżbiety Wrotnowskiej-Gmyz, która mam nadzieję dołączy do nas jeszcze dzisiaj. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tego spotkania. Tak się złożyło też, że to część uczestników dolatuje do nas z Chicago, gdzie się właśnie zakończył Kongres Teatru Polskiego. Zatem jesteśmy w takim bardzo intensywnym czasie spotkań Teatru Polskiego robionego przez Polaków mieszkających na co dzień poza granicami naszego kraju. To zjawisko bardzo bogate, bardzo ciekawe i bardzo zróżnicowane, bardzo niejednorodne, które z jednej strony jest obrosło pewnymi stereotypami, nie zawsze sprawiedliwymi, i któremu w naszym przekonaniu nie przyglądamy się w takim stopniu, w jakim ono na to zasługuje. Dlatego postanowiliśmy w Instytucie Teatralnym przed 2 laty rozpocząć projekt Teatr Polski poza Polską, który realizujemy wspólnie z Fundacją Pomysłodalniak i w ramach którego przyglądamy się temu, co jest w naszych zbiorach, temu dziedzictwu, jakim jest archiwum londyńskiego ZASP-u, ale także staramy się pilnie i coraz baczniej przyglądać temu, co robią Polacy teatralnie poza Polską. To, jakie funkcje ten teatr pełni, jakie ma osiągnięcia i jaki wpływ, a także to, w jaki sposób buduje wizerunek Polski i Polaków poza granicami naszego kraju. Także jest mi niezmiernie miło, że Państwo przyjęli zaproszenie na naszą sesję. Ta sesja będzie miała taki wymiar z jednej strony badawczy, naukowy, z drugiej będzie też okazją do tego, żeby praktycy tego teatru podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami, pomysłami także na to, jak ten teatr może się nadal rozwijać. Zanim jednak przejdziemy do zasadniczej części naszej sesji, do pierwszej sesji referatowej, pozwolą Państwo, że korzystając z okazji, z obecności także laureatki, zaproszę na scenę panią Agnieszkę Kacher-Henzel oraz panią Marię Napiątkową, które w imieniu Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego wręczą nagrodę dla najlepszej książki teatralnej roku, przyznaną przez tę organizację. Dzień dobry, witam Państwa w imieniu zarządu Polskiego Ośrodka ITI. Jak Państwo zapewne wiedzą, a jak nie wiedzą, to przypomnę, że celem działalności tego stowarzyszenia, którym jest Międzynarodowy Instytut Teatralny, czyli u nas zawsze mówiło ITI, a my jesteśmy POIT, tak zawsze było, a nie ITI. No, a były inne czasy. Historia tego stowarzyszenia jest długa, ale ja już nie będę opowiadać tego. Natomiast 40 lat minęło od tradycji wręczania nagród za popularyzację polskiej kultury teatralnej na świecie. I od 1983 roku Polski Ośrodek ITI przyznaje po pierwsze nagrodę imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza dla cudzoziemca za popularyzację polskiej kultury teatralnej. I to przyznaje jury, które powołuje zarząd właśnie POIT. Natomiast w tym samym czasie równolegle nagroda jest przyznawana zawsze 27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru. Jednocześnie sekcja krytyki teatralnej przyznaje 2 nagrody dla Polaków. Dla Polaka, bądź może być to instytucja jakaś teatralna, która ma taki międzynarodowy już charakter i promuje polską kulturę teatralną. I to jest dla albo artysta, albo właśnie jakiś teatr, instytucja. Różnie to bywało przez te 40 lat.
a i drugą nagrodę przyznaje również sekcja krytyki teatralnej za teatralną książkę roku. I w tym roku przyznaliśmy, mogę tak powiedzieć, bo ja też jestem sekcja, również sekcja krytyki teatralnej, przyznaliśmy Katarzynie Fazan za książkę Pejzaże, pasaże scenografii, o praskim kwadrienale scenografii i architektury teatralnej od 1999 roku do 2019. Pani Katarzyna Fazan pisała z tego okresu relacje z kwadrienale praskiego, bardzo dokładnie wszystkiemu się przyglądała, analizowała i w okresie pandemii zrobiła coś niewiarygodnego, bo wszystko podsumowała, przemyślała i stworzyła taki pejzaż, pokazała polską scenografię, wystawy na polskie ekspozycje w kontekście tego, co było na całym kwadrienale, w kontekście tego, co się działo wówczas w teatrach, w myśleniu teatralnych, jakie były przemiany, bo ta jej książka ma również wstęp, czyli od początku, od 1967 roku praskiego kwadrienale, a ten wcześniejszy okres był bardzo dla nas dobry, bo wtedy od pierwszego święciliśmy triumfy i właściwie polski teatr, polska inscenizacja zaczęła na świecie istnieć tak naprawdę dzięki wielkim scenografom. I o tym wszystkim z perspektywy wielu, wielu lat pisze Katarzyna Fazan. Bardzo się cieszę, że w tym momencie możemy przyznać jej nagrodę, kiedy też zajmujemy się tutaj, interesujemy tym, co się działo na świecie, jak polscy artyści funkcjonowali, czyli ten kontekst międzynarodowy cały czas jest. Kasiu, bardzo cię proszę. Stawiamy. I poproszę Marię na piątkową o wręczenie dyplomu. Pokaż książkę, tak, a książkę. Książka, to jest ta książka. I książkę można kupić w księgarni Instytutu Teatralnego. Kasiu, bardzo się cieszę. Gratuluję ci bardzo. Dziękuję Państwu. Już tutaj ta książka była przedstawiana przy okazji nominacji. Ona też dostała nominację, z czego jestem oczywiście bardzo dumna i bardzo się z tego cieszę. Równocześnie chciałam powiedzieć, że rzeczywiście ta książka powstawała w takiej kooperacji także z Instytutem Teatralnym w Pradze. Dzięki Andrzejowi Swobodzie mogłam zamieścić taki spory właściwie materiał ikonograficzny. Zawsze zależało mi na tym, żeby polski teatr pokazać w splotach różnych relacji z teatrem pokazywanym, przedstawianym na kwadriennale. I chcę też tak na marginesie powiedzieć, bo w tym roku w Cambridge University Press, w tym samym roku właśnie, kiedy ukazała się ta książka z grupą badaczy z Polski i zagranicy, to też była duża współpraca, wydaliśmy, to było pod moją redakcją, Michała Kobiałki i Lisa Bryce'a, History of Polish Theatre. Wykorzystuję ten moment, żeby o tej książce powiedzieć i żeby też udało nam się spoglądać na polski teatr w jak najszerszym kontekście. Zresztą ta książka też tak była pomyślana, żeby pokazać, tak jak ja tutaj pokazuję kwadriennale właśnie na mapie różnych światowych wydarzeń, tak polski teatr jest pokazywany w tej naszej historii Teatru Polskiego, jednej z możliwych historii Teatru Polskiego jako rodzaj mapowania go w różnych rejestrach przepływów, wpływów, zależności i autonomii. I na tym nam zależało. Myślę, że w jakiś sposób te prace będą przydatne także do tego, żeby propagować polski teatr na świecie i myśleć o nim w jakiś też taki sposób właśnie wzmocniony owymi rejonami szerszymi, w których on funkcjonuje, żyje i trwa. Dziękuję Państwu bardzo.